Witam. Dzisiaj kontynuujemy przerabianie zadań z egzaminów licencjackich. Dzisiaj egzamin z lutego 2007 roku. Co, przerobimy sobie kilka zadań. Zacznijmy od zadania pierwszego. Obliczyć sumę szeregu potęgowego suma od n równego 0 do nieskończoności an x do n tej, gdzie an jest równe 1 dla n parzystych i 3 dla n nieparzystych. Dobra. Czyli rozpiszmy sobie to, jak to mniej więcej w ogóle działa. Ogólnie właśnie, tu nasz wzór x do n tej i an równa się 1, n parzyste, 3, n nieparzyste. To co, to może to zobaczmy kilka pierwszych wyrazów. A1, no to co, no to będzie 3, a2 to będzie 1, a3 to będzie znowu 3 i a4 to będzie znowu 1. Czyli co, ja bym proponował tutaj rozbić ten szereg na dwa szeregi. 1 dla wyrazów parzystych. Czyli co, czyli kiedy n po n parzystych, możemy tak zapisać, i wtedy jest po prostu x do n tej plus szereg po n nieparzystych i wtedy jest 3x do n tej. X do n tej. I co? Po n parzystych to możemy inaczej napisać, że to jest od n równego 0 do nieskończoności x do 2n tej. Czyli co? Czyli wtedy właśnie jak n podstawimy 1, to będzie po prostu x do kwadratu. Jak 2, to x do czwartej. Czyli uzyskamy tylko potęgi parzyste. Tutaj trójkę wyciągamy przed szereg i tutaj też możemy napisać od n równego 0 do nieskończoności tutaj x do potęgi 2n plus pierwszej. I znowu, jak podstawimy 0, uzyskamy x. Jak jedynkę, to uzyskamy x do trzeciej i tak dalej. No i co? I teraz jakby widzimy, że to są dwa szeregi potęgowe. Tu jeszcze możemy to przekształcić tak, że to będzie x kwadrat do potęgi n tej plus 3, a tutaj 3x, wyciągamy 1x przed nawias i mamy x kwadrat do potęgi n tej. I teraz co? O, ja jeszcze mogę w ogóle wyciągnąć sobie szereg przed. Tam cały czas to piszemy oczywiście. X do kwadrat do potęgi n tej. A tutaj mi zostanie, z tego mi zostanie 1, z tego mi zostanie plus 3x. No i oczywiście to wszystko jakby przy założeniu, że to jest skończone. A kiedy to jest skończone? No to tutaj to jest szereg geometryczny i to jest, musimy pamiętać właśnie, że szereg taki zwykły geometryczny, po prostu x do n tej od n równego 0 do nieskończoności jest zbieżny wtedy i tylko wtedy, gdy x, wartość bezwzględna z x jest mniejsza od 1. Jak jest większy, to jest większa. Jak jest większy lub równy niż 1, ta wartość bezwzględna wówczas jest rozbieżna. No to co? No to naszym x tu jest x kwadrat. Czyli w naszym przypadku warunek jest taki, że x kwadrat, wartość bezwzględna z x kwadrat ma być mniejsza niż 1, ale x kwadrat jest dodatnie, czyli po prostu x kwadrat mniejszy od 1, czyli właśnie wartość bezwzględna z x też mniejsza od 1. Czyli sprowadziło się to do tego samego, czyli dla x-ów od minus 1 do 1 bez końców możemy policzyć tę sumę, dla pozostałych no to jest nieskończone. No i co? No i tutaj mamy szereg od n równego 0 do nieskończoności x kwadrat do potęgi n tej razy 1 plus 3x. I teraz co? Tutaj też warto pamiętać, że jeśli to jest zbieżne, no to ten szereg to się równa 1 przez 1 minus x. Tutaj naszym x-em jest x kwadrat, więc to będzie 1 przez 1 minus x kwadrat razy 1 plus 3x. Czyli suma jest 1 plus 3x przez 1 minus x kwadrat. A ogólnie odpowiedź, gdy x, wartość bezwzględna z x jest mniejsza od 1, to suma jest właśnie 1 plus 3x przez 1 minus x kwadrat. Gdy wartość bezwzględna z x jest większa lub równa niż 1, rozbieżny. I to jest rozwiązanie zadania pierwszego. Dziękuję.